Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Damiano, a dzisiaj dzisiaj porozmawiamy sobie na temat poczucia mocy. Zapraszam. Dla tych, którzy śledzą mój kanał i są zainteresowani moją twórczością, moją pracą, zapraszam do linku w opisie. Niedawno wydałem swoją książkę, i tam możecie ją zakupić. Zapraszam. Poczucie mocy, poczucie sprawczości, poczucie kontroli, poczucie władzy, poczucie siły, poczucie, że panujemy nad sobą, panujemy nad rzeczywistością wokół siebie. Skąd bierze się to poczucie? Dlaczego każdemu z nas tak bardzo na tym poczuciu zależy? Nawet jeżeli wydaje się tobie, że nie zależy ci na poczuciu kontroli, nie zależy ci na poczuciu mocy. To, to może możemy się założyć, że po części wewnątrz siebie masz coś takiego, co chciałoby czuć poczucie pewności. Chciałbyś mieć to poczucie pewności, chciałbyś mieć to poczucie kontynuacji twojego życia. Chciałbyś mieć to poczucie, że jak coś zrobisz, to coś z tego będziesz miał. Nawet jeżeli się tego wypierasz, tak, nawet jeżeli uważasz, że tego nie chcesz, to jestem świecie przekonany, że każdy z nas tego chce. Tylko żyjemy w takim świecie, powiedzmy, w którym każdy z nas nazywa to troszeczkę inaczej i mamy też takie tendencje do wypierania się tego. Jesteśmy w pewnym sensie też indoktrynowani przez społeczeństwo, że bycie w swojej sile, tak? bycie w swojej mocy jest Dobre, tak i jest pożądane, ale jeżeli ktoś ma tej mocy za dużo, tak, czy tej kontroli za dużo, to to jest w pewnym sensie złe. I to możemy zobaczyć na przykład w różnych narracjach, typu, że ktoś jest osobą nadmiernie kontrolującą, na przykład w polityce, tak, jest taki autokratyczny, to to jest złe, tak. Jeżeli ktoś jest totalitarny, to to jest złe. Jeżeli ktoś. W korporacji, tak, ma jakieś wysokie stanowisko i ma bardzo dużo mocy, władzy, wpływu na ludzi dookoła siebie, tak? To w pewnym sensie też czujemy się zagrożeni przy takiej osobie. Czujemy, że coś jest w tym nie tak. Boimy się takich osób. Chociaż w głębi siebie często takie osoby szanujemy, albo nawet i zazdrościmy, że mają jakieś cechy. Które sami chcielibyśmy mieć. Ale to jest coś, co dotyczy samej władzy, samej kontroli, samego wpływu, bo można też być osobą, która na przykład ma jakieś umiejętności, ma jakieś kompetencje, ma jakąś wiedzę i poprzez te umiejętności, tak, poprzez tą wiedzę możemy mieć wpływ na świat i wcale niekoniecznie musimy chcieć tej władzy jako takiej, tak, bo ta władza, ten wpływ. Ta kontrola nie musi być celem samym sobie. Możemy po prostu mieć jakieś różne atrybuty, nawet ich charyzmę, czy cechy osobowościowe, które sprawiają, że mamy wpływ, ale jest to pewien czynnik uboczny tego, jaki mamy charakter, ale nie jest to cel sam w sobie. W takim wypadku patrzymy troszeczkę inaczej na takie osoby. Patrzymy troszeczkę inaczej na osoby, które w pewnym sensie mają tą kontrolę, tak? mają ten autorytet, mają ten wpływ. Ale jest to wynikiem ich umiejętności czy pewnego rodzaju takiej sprawczości. I to jest bardzo ważne, dlaczego? Bo w społeczeństwie mamy bardzo dużo stereotypów, jeżeli chodzi o poczucie mocy, poczucie władzy. Mamy bardzo dużo różnych przekonań negatywnych i mamy też bardzo dużo cieni, jeżeli chodzi o poczucie mocy, władzy i sprawczości. Ale Cofnijmy się trochę do tyłu, tak? Cofnijmy się, powiedzmy, do początku naszego życia, naszego istnienia. Gdy się rodzimy i wychodzimy na świat, to jesteśmy w nieustającym poczuciu mniejszości do naszego otoczenia, tak? Nie jesteśmy w stanie zaspokajać naszych potrzeb, nie jesteśmy w stanie normalnie, samodzielnie funkcjonować. Wszystko robią za nas rodzice, mama, tata. Gdyby nie oni, to praktycznie byśmy nie przetrwali. Jesteśmy cały czas zależni od środowiska zewnętrznego. Gdy idziemy do szkoły, jest bardzo podobnie. Jesteś zależny od swoich nauczycieli, jesteś zależny od kierowcy autobusu, tak? Jesteś cały czas od kogoś zależny. Cały czas. I cały czas jesteś też oceniany w szkole, jesteś porównywany do swoich rówieśników pod względem tego, jak się rozwijasz. Rodzice cię porównują. Nauczyciele się porównują, nawet sam w szkole się porównujesz i cały czas jesteś w takim poczuciu mniejszości, to że jesteś w, tak, w takim poczuciu gorszości. Cały czas masz takie poczucie, że nie masz kontroli, nie masz mocy, nie masz wpływu. Na... No wiadomo, w tym okresie też kształtuje się mocno nasze ego i to poczucie oddzielenia jest dość wyraźne. No i też jako dzieciaki uczymy się manipulować. A światem dookoła nas. Uczymy się wpływać na rodziców, na nauczycieli, na, na rówieśników. Stąd często w tym okresie dzieciaki są takie niedobre, nie? takie egocentryczne, takie rozkapryszone w pewnym sensie. I to dotyczy wszystkich dzieci w każdym wieku. To nie jest tak, że na przykład to pokolenie, które mamy teraz jest bardziej rozkapryszone od jakiegoś tam pokolenia wstecz. To jest troszeczkę takie utarte myślenie, Taki jakiś stereotyp. To jest coś, co ja sam zauważyłem, bo ostatnio jest dość popularne, że pokolenie Z jest takie rozkapryszone, nie? Ale jak gdybyście, jakby tak porozmawiali z innymi osobami i trochę tak cofnęli się wstecz, nawet gdy ja myślę o swoim pokoleniu, czy nawet o pokoleniu w przód ode mnie i gdy robiłem swój research, gdy rozmawiałem z starszymi osobami, z moim rodzeństwem, z rodzicami. To w tym młodszym wieku po prostu te schematy się zawsze powielają. To jest dla mnie niesamowite, że mimo wszystko te starsze pokolenia ciągle narzekają na te młodsze. Nie? Mimo że zawsze jakby ten schemat się powiela. I z czego to wynika? Wynika to z tego, że człowiek w tym poczuciu mniejszości chce tą mniejszość, tą niemoc przezwyciężyć. I to jest nasza ludzka bolączka. Jest to bolączka ludzkiej egzystencji. To jest to, że człowiek ani nie jest zwierzęciem, tak, bo już nie jesteśmy zwierzętami, nie możemy cofnąć się do królestwa zwierząt, nie możemy cofać się wstecz, ani nie czujemy się, że jesteśmy bogami, bo nie możemy zrobić wszystkiego, nie mamy kontroli nad całą rzeczywistością. Więc czujemy się trochę tak zagubieni między tym, co było, tym, co będzie, między jakimiś tam naszymi nieudolnościami, tak. Zwierzęcymi popędami, a takim ideałem boskości, ideałem doskonałości. Mówię boskość, mam tutaj na myśli po prostu ideał sam w sobie, nie, niekoniecznie mam tu na myśli jakiś ideał religijności. I taki zagubiony, biedny człowiek, nie? bo to jakby można odnieść do wszystkich archetypów człowieka, który Walczy z demonami, walczy z jakąś ciemnością, walczy z jakimś złem. Możemy to odnieść do motywu podróży bohatera, do bajek, do kreskówek, do filmów, seriali. Jakby ten motyw jest powszedni w naszym społeczeństwie, ten człowiek potrzebuje w pewnym sensie przezwyciężyć swoje słabości, potrzebuje przezwyciężyć siebie po to, żeby stać się kimś więcej, żeby. Zapanować nad sobą, zapanować nad swoimi impulsami, żeby przezwyciężyć swoje problemy życiowe i dojść do takiego momentu, kiedy w pełni zapanowuje nad sobą, tak? Przezwycięża problemy, no i w końcu ma taki powiedzmy spokój. Wtedy mamy takie inne archetypy, na przykład archetyp mędrca, archetyp ojca, matki, tak? Takie powiedzmy kogoś, kto. Właśnie przezwycięża te problemy i staje się kimś więcej. I to jest dla mnie niesamowite. Wiecie, to jest dla mnie o tyle niesamowite, że ja widzę to na co dzień, widzę to na co dzień w ludziach, a widzę to sam na co dzień w sobie. I dla mnie jest to o tyle niesamowite i też ważne, bo y, większość z Was, tak, większość z nas, ja też tutaj y, się wliczam. Mamy różne doświadczenia w życiu, nie? ale mimo wszystko te same jakieś bajki, opowiastki, metafory bardzo mocno do nas pasują. Nie? Mimo tego, że mamy różne psychiki, różne osobowości, różne tendencje, to to bardzo mocno się wpasowuje w naszą psychikę i po prostu pasuje. I też pozwala nam to troszeczkę odnaleźć głębszą motywację w pracy nad sobą. Pozwala nam to też określić, Tą pracę świadomościową nad sobą i zadać sobie to też ważne pytanie. Po co w ogóle medytować, po co rozwijać świadomość, po co rozwijać uważność, po co w ogóle dążyć do oświecenia? I tutaj mamy bardzo prostą odpowiedź: żeby przezwyciężyć te ludzkie ułomności i pozwolić sobie zaczerpnąć tego, co stoi po stronie boskości. Bo, tak jak wspomniałem wcześniej, dzisiaj Ludzie są pogubieni, wszyscy są pogubieni w chaosie codziennych spraw, w mętliku, w potoku informacyjnym. Są pogubieni sami w sobie, w swoich myślach, emocjach. Odpalają media społecznościowe, internet, telewizję, w kółko informacje o wojnach, tragediach, kontrowersjach, to co się sprzedaje najlepiej, to co się klika najbardziej. Jakieś takie krótkie, szybkie, stymulujące informacje, które. Mają da, dać natychmiastowe poczucie satysfakcji i ulgi. A to, to, to jest wszystko ucieczkowe. To jest wszystko ucieczka od tego niepokoju wewnętrznego, tej ludzkiej tragedii egzystencjalnej związanej z tym niewyjaśnionym losem człowieka. I tutaj mam na myśli to poczucie, że rodzisz się, nie wiesz co tu robisz, nie wiesz dokąd dążysz, tak? I czujesz, że opuściłeś już królestwo zwierząt, więc nie ma do czego wracać, ale jednocześnie to boskie królestwo, ten doskonały, ten doskonały ideał, jest trochę taki poza zasięgiem, nie? I teraz chciałem poruszyć ten temat, bo nawet w temacie oświecenia, nie? Gdy się obserwuje umysł i psychikę, widać bardzo wyraźnie, że umysł chce. Poczucia kontynuacji. Chcę, żeby życie się toczyło dalej, chcę po prostu przetrwać. To jest pierwotny motyw funkcjonowania umysłu, to jest jego pierwotna motywacja unikać bólu, dążyć do przyjemności. Wypełniać luki niepewności, jakąkolwiek informacją, nawet jak nie, jak, nawet jak nie jest w 100% pewna, to żeby w ogóle wypełnić te luki. tak, Umysł nie lubi niejasnych sytuacji, więc szuka sobie różnych informacji, żeby wypełnić te, te, te luki w głowie. I przy tym wszystkim, jednym z takich bardzo ważnych czynników, y, które wpływa na nas, to jest potrzeba czucia się bezpiecznie. To jest to, że chcemy czuć ulgę, chcemy czuć e, taką satysfakcję, takie poczucie bezpieczeństwa, ale też z tego rodzi się coś więcej. Chcemy mieć poczucie kontroli, chcemy mieć poczucie wpływu na świat, chcemy mieć poczucie mocy. I osoby, które interesują się rozwojem osobistym, zapewne o tym doskonale wiedzą, bo to jest taki główny czynnik, to jest taka główna motywacja ludzi, którzy... Są fanami rozwoju osobistego. Wszystkie techniki, coaching, techniki dyscypliny siebie, wyznaczanie celów, planowanie, techniki związane na przykład z badaniem poziomu satysfakcji z życia, koło życia, tak? koło coachingu, to wszystko to są techniki, które mierzą to, jak dużo masz kontroli nad swoim życiem, jak bardzo jesteś usatysfakcjonowany. Ze swojego życia i one starają się też znaleźć takie luki w Twoim myśleniu czy sposobie funkcjonowania, żebyś znalazł to, gdzie, gdzie nie radzisz sobie najlepiej, tak? i żebyś znalazł jakieś lepsze strategie funkcjonowania, ale też żebyś znalazł te miejsca, gdzie radzisz sobie wspaniale i zastanowił się, jak możesz je wykorzystać, żeby mieć jeszcze lepsze życie. I to jest bardzo ważny czynnik. Determinujący nasz poziom satysfakcji z życia, bowiem osoby, które mają większy poziom kontroli nad sobą mają większe poczucie kontroli, bo to też warto wiedzieć, że czasami posiadanie kontroli a posiadanie poczucia kontroli to choć to są dwie różne kwestie, to w takim subiektywnym odczuwaniu one się bardzo mocno nakładają na siebie to to jest coś co determinuje. Praktycznie wszystkie inne motywacje w naszym życiu, bo jeżeli nie masz kontroli nad swoim życiem, masz poczucie, że wszystko się wokół ciebie rozpada, panuje totalny chaos, zamęt, nie jesteś niczego pewien, czujesz się przerażony, nie masz poczucia stabilności, nie wiesz, w którym kierunku iść w swoim życiu. W takim, w takiej mentalności, w takim. Środowisku, tak? W takim funkcjonowaniu, no bardzo ciężko będzie ci w ogóle zgłębiać głębsze tematy, temat świadomości, temat oświecenia, temat niedualności, bo będziesz cały czas miał takie poczucie histerii, tak? Że Twoje życie to po prostu chaos, nie ma sensu, nic nie ma sensu i nie będziesz wiedział w ogóle do, do jakiego celu zmierzasz. I teraz warto jest wiedzieć, w jaki sposób ta praca nad sobą, praca świadomościowa, praca z medytacją i kontemplacją może Ci pomóc w tym, żeby mieć to poczucie kontroli, mieć to poczucie sprawczości i mieć to poczucie mocy, wpływu na świat. To jest też warto wiedzieć, to jest też coś, co bardzo mocno stabilizuje ego i bardzo w pozytywnym sensie, nie? no bo aczkolwiek. W duchowości często mówi się, że ego jest złe, tak? Jest taki pocisk na ego, że trzeba się go pozbyć, wymedytować, mechanizmy ego to zło, tak? I tak dalej, i tak dalej. To w tym, co ja teraz tutaj mówię, chcę, żebyście odnaleźli taką wartość, że jest ta część pracy nad sobą do wykonania, która ma na celu wzmocnić ciebie, wzmocnić poczucie wpływu i siły i kontroli, ma wzmocnić twoje ego po to, żebyś miał większą klarowność kierunków w swoim życiu, w który zmierzasz. I wtedy, gdy to się ustabilizuje u ciebie, będziesz miał tą większą spójność swojego ego, swojego ciała i świadomości, to poczucie pojednania między tobą a wyższą świadomością będzie dużo płynniejsze, dużo spokojniejsze, Częstsze, tak? Bo o ile na przykład na początku, gdy medytujesz, gdy rozważasz świadomość, gdy kontemplujesz, to te wglądy w świadomość mogą być takie e, niestabilne, niepewne, nie na zbyt głębokie. O tyle, gdy umysł jest bardziej spójny na płaszczyźnie moralnej, na płaszczyźnie poznawczej, na płaszczyźnie zachowań czy określenia siebie, to te wglądy w świadomość, te wyższe stany świadomości przychodzą częściej. I teraz podam wam jedną technikę, jeden taki sposób, mogę to nazwać, temat nawet i do kontemplacji, który może pomóc wam w większym usamodzielnieniu siebie, w życiu, w zdobyciu większej siły, tak? Takiej, takiej wewnętrznej mocy. Sprawczej. Zamknij oczy i zastanów się nad tym, co by się stało w Twoim życiu, gdybyś miał kontrolę nad tymi aspektami Twojego życia, nad którymi chciałbyś mieć kontrolę. Wyobraź sobie swoje życie, że masz kontrolę nad wszystkimi czynnikami wokół siebie. Nad swoją pracą, nad finansami, nad tym, jak się ubierasz. Nawet jeżeli masz jakieś tam, powiedzmy, złe nawyki, palisz papierosy czy obiadasz się tak, czy masz problem z lenistwem i ciężko jest ci się zabrać. Do pracy. Wyobraź sobie, że masz nad tym wszystkim kontrolę. Wyobraź sobie, że masz wszystko to, czego ci brakuje. Na przykład, jeżeli masz takie poczucie, że brakuje ci miłości ze strony innych ludzi. Wyobraź sobie, że dostajesz tą miłość od innych ludzi. Jeżeli brakuje ci uwagi ze strony innych ludzi. Jeżeli chciałbyś być bardziej szanowany przez innych ludzi, jeżeli chciałbyś zarabiać więcej pieniędzy, jeżeli chciałbyś być bardziej szczęśliwy, cokolwiek. Wszystkie Twoje potrzeby, które są niezaspokojone, może wyparte, Na przykład, może zdarzyło ci się kiedyś, że ktoś cię obraził. Albo ktoś cię pobił i wyparłeś się swojej siły, i. Ciężko jest ci teraz powiedzieć nie, czy postawić granicę. Wyobraź sobie, że masz tą siłę i stawiasz granicę, mówisz nie. To ćwiczenie najlepiej jest wykonywać w medytacji, szczególnie gdy będziesz miał takie poczucie, że czegoś ci brakuje w życiu codziennym. Jest też taki etap, jak się dużo medytuje, naprawdę dużo godzin trzeba nad tym spędzić, że często do świadomości zaczyna się przedostawać cień ego. Czyli wszystkie jakieś wyparte rzeczy, na przykład potrzeby seksualne, albo. Różne myśli i fantazje. Właśnie na przykład pragnienie mocy, pragnienie władzy, pragnienie kontroli, jakaś złość, gniew. Taka. To, to może być naprawdę mega ostre, nie? Bo jeżeli na przykład yy, zdarzało cię ci wykorzystywać duchowość po to, żeby yy, budować w sobie taką duchową. Osobowość i się wypierałeś różnych takich części siebie, to one mogą wrócić właśnie w medytacji. I to jest coś, co się wbrew pozorom bardzo często zdarza. Gdy ludzie wchodzą na ścieżkę duchową i nie mają do końca poukładanych wszystkich tych przeszłościowych scenariuszy, tak to nazwę w cudzysłowie. To wszystko to zaczyna wracać w medytacji. Cień, jakieś niezaspokojone potrzeby, złość, gniew, wyparte emocje, zazdrość, niepokój, lęk. To jest też warto, do, warto zaobserwować, że bardzo dużo lęku, który mamy, który został wyparty, on potem bardzo mocno odkłada się w podświadomości i Wywołuje na przykład takie emocje jak nadmierny wstyd, albo nadmierna samokrytyka, albo na przykład brak wiary w siebie i swoje zdolności. I to się później tak objawia, takim zanegowaniem potrzeby kontroli, mocy, wpływu. To jest troszeczkę taki odwrócony egoizm, nie? taki Takie samobiczowanie, biczowanie, samo psucie siebie, taki samozabotaż, mógłbym też powiedzieć. To jest też piękne na tej drodze duchowej, że możemy odkrywać siebie, że poprzez obserwację siebie możemy być bardziej szczerzy i prawdziwi ze sobą. I Możemy też dostrzec to, który kierunek, jaki podejmujemy w życiu, sprawia, że czujemy się ze sobą lepiej, a który sprawia, że czujemy się gorzej. I to jest to, co ja na przykład uwielbiam najbardziej w rozwoju świadomości: to jest to poczucie takiej spójności. Po to się robi te ćwiczenia duchowe medytacja, yoga. Yoga oznacza unie. To jest jedno z najpiękniejszych ćwiczeń. Duchowe, jakie można robić, to bardzo harmonizuje ciało z umysłem i ze świadomością. To jest, to jest niesamowite, nie? To poczucie tego, że można mieć wpływ na świat i pewnie bardzo duża liczba osób będzie miała dylemat w stosunku do, do tego, czy. Przeciwnego biegu, na no, jakim jest odpuszczenie kontroli, poddanie się i zaufanie, bo w duchowości też jest ten motyw ym, odpuszczenia kontroli, odpuszczenia ego, poddania się i on jest również bardzo ważny, ale to robimy, to jest zabawne, nie? To robimy dopiero jak tą kontrolę będziemy mieć. Najpierw mamy ją, tak, widzimy i odpuszczamy to też tak powstało po to, żeby człowiek radził sobie z sytuacjami, nad którymi nie ma kontroli. Jeżeli czujesz niepokój i takie napięcie, bo chciałbyś mieć tą kontrolę, ale jej nie masz, to wtedy odpuszczasz. I to też często wywołuje taki, taką niepewność, bo nigdy nie wiadomo, tak? Nad czym powinniśmy pracować, żeby mieć tą kontrolę, a co powinniśmy odpuścić. Znaczy, powiedziałem, nigdy nie wiadomo, ale jakby. Powiedzmy, że to jest taki ogólny schemat, nie? Jakby. No i taką, jakby największą mądrością w tym wszystkim byłoby pracować nad tym, żeby mieć kontrolę, a nad tym, nad czym kontroli nie mamy, to ją odpuszczać. Ale najpierw trzeba troszeczkę zapanować nad umysłem, i to jest też y, ważne, żeby zrozumieć, że usiadanie tej wewnętrznej siły nie jest niczym złym. I nawet lepiej jest mieć tą siłę niż być po prostu słabym. Chociaż wiadomo, nie zawsze jesteśmy w stanie być cały czas silni, tak? Słabość. Się po prostu przydarza człowiekowi. Ale nie ma nic tak moralnie czyniącego człowieka kimś wyjątkowym w tym, że jest słaby. Przypomnij sobie, jak się czułeś, gdy byłeś w tym totalnym poczuciu siły, wewnętrznej mocy, gdy miałeś poczucie sprawczości, że to, co robisz, ma sens, ma wpływ, ma znaczenie. Przypomnij sobie, jak się czułeś wtedy, gdy czułeś bezradność, gdy czułeś niepewność, gdy. Czułeś, że to co robisz nie miało sensu. Zobacz, jak wiele dobra w Twoim życiu wypływa z tego, że masz poczucie siły i mocy. Zauważyłeś to? Że jest w tym też dużo dobra że możesz robić dobre rzeczy dla innych ludzi, że możesz zaspokajać swoje potrzeby, możesz pomagać innym ludziom w zaspokojeniu ich potrzeb. Mówię to dla tych, którzy się wstydzą siebie. Jeżeli wstydzisz się swoje, swojego poczucia pewności, wstydzisz się tego, że, albo boisz się tego, że jak zaczniesz być bardziej pewny siebie, to inni ludzie cię odrzucą. Bo to tak też się zdarza, nie? Jak jesteśmy w otoczeniu ludzi, yy, już się przyzwyczailiśmy do tego, że na przykład mamy jakiś wstyd, tak, czy niepewność czy jakiś, nie wiem, wewnętrzny problem zaczyna, zaczynamy nad tym pracować i nagle wzrasta nasza pewność siebie, to inni ludzie tak mogą patrzeć dziwnie na nas, no bo są przyzwyczajeni, że jesteśmy niepewni. I może pojawić się taki wstyd, e, że jednak może nie powinienem być taki pewny siebie. To się zdarza. Mi się zdarzało w przeszłości. To jest trochę taka praca energetyczna, bo... Um, Każdy z nas ma taki wewnętrzny kompas. I wiadomo, gdy mamy tej energii więcej, na przykład robimy coś, co nas ekscytuje, albo czujemy się jakoś tak pobudzeni, zmotywowani, to ta pewność siebie i poczucie mocy wzrasta. Ale jak na przykład czujemy się słabi, czujemy się zmęczeni, czujemy się przygnieceni, e, naprawdę może się nieraz wydarzyć coś nieprzewidywalnego w życiu, tak? co człowieka zmiecia z planszy, powiedzmy. I nie za bardzo mamy na tym kontrolę, to wtedy ta energia potrafi ulec. I to jest to na tyle ważne w rozwoju świadomości i w medytacji, że mamy różne praktyki, które mogą pomóc nam w tym, żeby zapanować nad sobą, zapanować nad mentalnym chaosem, żeby poczuć się bardziej pewnie siebie. Są praktyki takie jak medytacja, kontemplacja, uważność, praca z oddechem, yoga, wychodzenie z strefy komfortu, praca z umysłem, jakiś wysiłek intelektualny, wysiłek fizyczny, stawienie czoła swojemu lękowi. Wynikającego z kontaktu z innymi ludźmi. Tak? Jeżeli wstydzisz się kontaktu z ludźmi, wstydzisz się ludzi, wstydzisz się rozmawiać z ludźmi. Myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o ten temat. Ja go jeszcze w pełni nie wyczerpałem i będę do niego wracał, tylko troszeczkę pod innym kątem. Tych kątów jest bardzo wiele. A jeżeli chciałbyś poczęstować się taką petardą wiedzy odnośnie do rozwoju świadomości, chciałbyś poznać różne tajniki stojące za uzyskiwaniem wglądu w siebie, w świadomość, chciałbyś popracować nad sobą jednocześnie chciałbyś wesprzeć Moją pracę, to zachęcam do zakupu mojej książki. Dzięki serdeczne za uwagę. Stawcie jak zawsze łapkę w górę. Komentarz dla statystyk. Jeżeli ktoś z Was nie subskrybuje tego kanału, to zachęcam do subskrypcji i nawet do kliknięcia tego magicznego dzwoneczka, ponieważ tak się zadziewa na YouTubie, że YouTube. Nie rekomenduję filmów, których nie oglądacie. Czyli jeżeli na przykład z jakiegoś powodu przegapicie kilka moich filmów, to potem YouTube nie będzie Wam wyświetlał tych filmów, bo algorytm YouTube działa w taki sposób, że wyświetla Wam filmy, które według algorytmu chcecie oglądać, a niekoniecznie te, które Wy chcecie oglądać. Także kliknijcie swomeczek. I widzimy się w kolejnym nagraniu. Miłego elo, buźka.